Cześć dziewczyny, dzisiaj vlog, ponieważ nakręciłam jeden filmik dla was przed chwilą, ale mi się nie podobał. I pomyślałam, że nakręcę vlog, ponieważ za tydzień lecę do Polski. Już za tydzień, nie wiem, kochany, niedawno tak długo było, ale to już za tydzień, więc tak. Myślałam nad tym filmikiem, który mam zrobić, że jak jadę i tak dalej. Tyle, że ja mam autobus na lotnisko o 1:30 i więc to wszystko będzie nagrywane praktycznie w nocy, jak jadę. I tak sobie pomyślałam, że nie wiem, czy mam też zrobić w samolocie, jak jestem, ale pewnie też zrobię, bo ja będę jechać ze znajomymi, lecieć, znaczy się jechać też. I no, mogę też nakręcić coś tam w samolocie. Nie wiem, jak to będzie, bo jakby coś, jak będę chciała coś nakręcić w samolocie, to będę im musiała powiedzieć, znaczy no, że kręcę filmiki na YouTubie i tak dalej. A nie chcę, żeby tak dużo ludzi wiedziało, bo już parę osób wie, moja mama wie, mój tata wie, bo się ich najpierw zapytałam, czy mogę. Ale nie wiem, nie chcę, żeby tak wszyscy wiedzieli, bo to tak, nie wiem, tak bym dziwnie się czuła. Więc może coś samolot nakręcę, może nie, może nakręcę, ale bez mojego głosu. Nie wiem, zobaczymy. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, mam w planie filmik, na przykład co biorę ze sobą do samolotu, co, nie wiem, co mam w torbie podręcznej, takie. Jak przeżyć na przykład podróż samolotem, chociaż ja tym samolotem tylko będę lecieć 3 czy 2,5 godziny, ale to też jest dość długi czas, naprawdę. Więc tak. Aha, nie wiem, kiedy ten filmik będzie zamieszczony, ponieważ ja od razu z lotniska pojadę do mojej babci do mieszkania. Nie będę mieszkać u siebie w mieszkaniu, gdzie jest internet, więc no nie wiem, kiedy on będzie zamieszczony. Jeszcze pewnie go będę musiała poucinać i właśnie, to jest do was prośba, ponieważ Windows, tak jak na każdym komputerze, jest Windows Live Movie Maker, chyba tak się nazywa, i nie wiem gdzie, znaczy tak, wiem jak go obsługiwać i tak dalej, ale on mi zmienia format filmiku. Ja go nie mogę umieścić na YouTubie, bo YouTube nie przyjmuje takiego formatu. Więc jak macie jakiś dobry program do przerabiania filmików, to proszę was, piszcie na dole. Bo ja naprawdę nie wiem i chcę parę rzeczy wyciąć na przykład i się nie da i denerwuję się, bo muszę jeszcze raz filmik kręcić, prawda, i 5000 razy wydajemy to samo. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, aha. Parę osób się mnie pyta już po nakręcenie mojego filmu, jak dbam o swoje włosy. Parę osób już się mnie pytało, jaki ja mam kolor włosów. Ja w tamtym filmiku powiedziałam, że ta farba, którą mam teraz, to jest 500 Dark Chocolate, ale dzisiaj sprawdziłam i to jest 323 Dark Chocolate. Więc przepraszam za to. 323 Dark Chocolate. Więc to jest mój kolor włosów. Co jeszcze? Chciałam powiedzieć, aha, swoje włosy tylko będę malować jakoś w sobotę. W sobotę albo w niedzielę, żeby mieć tak świeże włosy, takie jak pojadę do Polski. Bo prawdopodobnie przez 2 miesiące w Polsce nie będę malować włosów. Plecy mnie swędzą. Więc tak, coś jeszcze. Myśl, Patrycja, myśl. Nie wiem, co jeszcze. Aha. Pewna osoba, już nie pamiętam niku, zapytała się mnie, co ja robię na plaży. I tu chciałam powiedzieć, że jak to, co ja robię na plaży? Opalam się, pływam. Takie dziwne pytanie, ale no, to tylko chciałam tak. Aha, spisuję wszystkie wasze pytania. Tak, próbuję na wszystkie pytania próbuję odpowiedzieć pod każdym filmikiem. Ale czasami mi się to nie udaje i ja te wszystkie pytania, na które odpowiedziałam i na które nie odpowiedziałam, zapisuję sobie, więc będzie filmik z pytaniami. Też, coś jeszcze może chciałam powiedzieć, muszę pomyśleć. Chyba tyle chciałam powiedzieć.
ogłoszenia takie. Więc mam parę pomysłów na filmik. Oczywiście w Polsce będę robiła zakupy, nie patrzcie na mojego poznawca, bo przed chwilą go sprawdzałam. W Polsce oczywiście będę robić zakupy, więc będą hole i w ogóle. Dobrze, że jest internet, bo by była lipa, bym bardzo zostawiana za miesiące. Ale to będzie chyba na tyle z moich ogłoszeń. więc mam nadzieję, że z tego co już wiem, to chyba dostałyście wyniki gimnazjalne, jeśli któraś z was zrobiła egzaminy gimnazjalne. Szkoła chyba w Polsce też już się skończyła, więc mam nadzieję, że macie fajne wakacje i że znajdziecie troszkę czasu, żeby pooglądać moje filmiki. Więc chyba na tyle. No, mam nadzieję, że się podobało, że odwiedzicie mnie jutro na przykład, jak dodam jakiś filmik. No, że poświęcicie troszkę czasu dla mnie, żeby mnie posłuchać, jak ja gadam. No, a to chyba tyle, więc do zobaczenia. Pa, pa!